Miłość w czasach zarazy Janusza Schwertnera to jest jeden z najdłuższych tekstów, jakie opublikowaliśmy w Onecie. Ma kilkadziesiąt tysięcy znaków. Była to potwornie ciężka praca dla Janusza. Po pierwsze dlatego, że temat był nieprawdopodobnie trudny i ta mnogość emocji, która towarzyszyła pisaniu tego tekstu, naprawdę była trudna. Ona się nam jako redaktorom udzielała. Janusz oczywiście musiał to przyjmować na siebie, bo on rozmawiał z bohaterami tego reportażu, ale potem myśmy czytając to tak naprawdę płakali razem z nim, czytając tą historię. Wiemy, że czytelnicy też tak to emocjonalnie odebrali tą historię. Ja mam wrażenie, że ta historia troszkę zmieniła nasz kraj. Chyba nie w wystarczającym stopniu, a raczej na pewno nie w wystarczającym stopniu, ale choćby troszeczkę. I dziennikarstwo, które zmienia świat, to jest najlepsze dziennikarstwo, jakie sobie można wyobrazić. Nie zawsze się pisze takie teksty, czasami można zmieniać świat krótką notką informacyjną, ale fajnie jest móc od czasu do czasu coś takiego napisać. I życzę Januszowi, żeby jeszcze przynajmniej jeden taki tekst w życiu napisał, choć nie sądzę, żeby napisał parę takich tekstów, bo takie teksty się, jak zdarzą dziennikarzowi raz w karierze, to już powinien być zadowolony.